W naszym studiu lekarz, psychiatra i seksuolog, który prowadzi praktykę lekarską w Bydgoszczy i Mogilnie. Prowadzi również swój kanał na YouTubie, na którym w sposób przystępny porusza problemy z kręgu psychiatry i seksuologii oraz propaguje wiedzę w tych ważnych sferach naszego życia. Jest też debiutującym pisarzem. Tutaj mamy książkę autorstwa dzisiejszego gościa Macieja Klimarczyka. Cześć Tomku. Dzień dobry, Dzień dziękujemy dobry. za przybycie do Witam studia. Witam wszystkich. Może zacznę od książki, bo ja ją kończę. Skąd w ogóle pomysł na książkę? Wiesz, po kilkunastu latach pracy prawie dwudziestu stwierdziłem, że te wszystkie historie, które opowiadają mi ludzie w gabinecie jakoś zmiksuję, oczywiście zmienię, trochę pod podbarwię swoją, swoją wyobraźnią, no i napiszę thriller psychologiczny, no bo o czym ma pisać psychiatra, jak nie, o, jak nie thriller psychologiczny. No i zacząłem pisać, pisać, a jak jeszcze wydawnictwo powiedziało, że biorą, no to już w ogóle było super. Czyli z życia wzięte. Z życia wzięte, Na ale faktach. fikcja. Ale fikcja, ale inspirowane życiem, tak. Miałaś taką morderczynię, czy mogę trochę przyznać? Nie, no ja ją wymyśliłem, ale pewne procesy, które się dzieją w głowach ludzi są prawdziwe. A jeżeli chodzi o to wykrywanie, czy ktoś jest, czy ktoś ma Halo Trójkę, to ja tam wyczytałem już z tej książki, że są pewne takie mechanizmy, jak rozpoznać tych ludzi. Mhm. Czy to się też pokrywa? Tro, tak, jeśli chodzi o psychiatrię, bo tam jest dużo psychiatrii i dużo psychologii, to to jest prawie, że jeden do jednego, bo ja pracowałem też jako biegły sądowy, więc, więc oceniałem poczytalność sprawcy. A to jest, mogę powiedzieć, oś fabuły. Oceniamy poczytalność morderczyni, a wiemy, że ona jest morderczynią. Wiemy to. Ja, ja powiem tylko tyle, że jeżeli ktoś szuka ciekawego thrillera psychologicznego, to no mi zajęło dwa dni i już kończę książkę. Tak, a, tak wciągam. Dzięki, no cieszę się. A skąd pomysł na taki zawód jak lekarz? I co było pierwsze, psychiatria czy seksuologia? Pierwsza zawsze była psychiatria, to znaczy musi być psychiatria, bo seksuologia jest specjalizacją tak zwaną szczegółową, czyli żeby w ogóle dostać się na specjalizację z seksuologii, to trzeba być albo psychiatrą, albo ginekologiem, albo internistą. Więc najpierw była psychiatria. Oczywiście, jak szedłem na studia, to nie wiedziałem, że chcę być psychiatrą, bo to już chyba źle by było ze mną, gdybym wiedział. Więc wszystko po kolei tam się różne rzeczy klarowały w głowie, ale jak przyszła psychiatria na studiach, to stwierdziłem, że to jest to. To w tej części chciałbym zacząć o seksie. Ciekawy temat. O, może tym, może... o życiu seksualnym Polaków. Jeszcze ciekawszy temat, możemy pogadać. No i, i ja może zacznę od siebie, że jak będąc młodym młodzieńcem dorastałem, no to no nie było czegoś takiego jak wychowanie seksualne w szkole. Wychowanie seksualne było gdzieś tam poza szkołą, to wszystko się opierało, te słynne czasopisma zaczynając od tych takich softowych, czyli Twój Weekend, jakiś Wamp i tak dalej. Człowiek się tam naoglądał tych świerszczyków, tych no, gołych bab po prostu nie? naoglądał się. E, a jak później pokazało życie, to, to ten tekst tak nie wyglądał jak w tej gazecie czy na tych filmach niemieckich. Że to nie trwało godzinami, że to nie było tak e, no, tak, rzeczywistość była po prostu trosze, troszkę bardziej brutalna. No i nadal tak jest. No bo świerszyki się po prostu zamieniło na ekran komputera albo na ekran smartfona. Nadal nie rozmawiamy o seksie w domu. Nadal nie ma wychowania seksualnego. Wręcz powiedziałbym, że ostatnie lata trochę nas cofnęły w rozwoju. No więc. Tak, te czasy nadal jakby trwają, jeśli chodzi o seksualność, jakby rozwój młodego człowieka. A potem, no jakby konsekwencje tego ja widzę w gabinecie, że jest mało wiedzy na temat seksu, ludzie nie potrafią rozwiązywać swoich problemów, a jest to dla nich bardzo ważne, bo no jednak seks dla większości ludzi to jest sfera bardzo ważna. Dalej są takie przypadki. Znaczy ja, ja tak zaobserwowałem, nie, że jak też byłem tym młodzieńcem, to żeby mieć dziewczynę, to ona musiała być dziewicą, nie? Żeby taką poślubić dziewicę, mieć taką jak gdyby, no żeby no taką bez, jak to się brzydko mówiło, bez przebiegu, nie? I potem ja, ja, czyli, e, ja nie mam, ja w swoim życiu tak nie zrobiłem, nie? Ale widziałem tych wszystkich, którzy do tego modelu jak gdyby dążyli, a później się... E, Spotykało tych wszystkich ludzi gdzieś tam, albo wychodziły jakieś wątki, że oni po prostu korzystali z, usyk, z usług, gdzie jak gdyby realizowali swoje erotyczne fantazje, bo nie mieli tego w domu po prostu, nie? Bo ta dziewczyna, dziewica, no nie miała doświadczenia po prostu, nie? No bywa. I teraz, ale teraz jest, ja się zastanawiam nad taką rzeczą, czy y, ktoś, kto tak myśli, że musi być dziewica, sam też jest, no nazwijmy to, prawiczkiem, nie? To działa tylko w jedną stronę. A właśnie. No, ciekawe. Już, już, już dotykamy ciekawego, e, ciekawego tematu. E, no, no, no tak, e, w ogóle mężczyźni mają coś takiego. Znaczy, my, to, my, że się wtrącę. Może tak było 20 lat temu, nie? bo mi się wydaje, że te, teraz proporcje się wyrównują, że to dziewczyny mają więcej jaj i trochę jest też chyba tak, że to dziewczyny zaczynają zaliczać chłopaków, a nie chłopaki zaliczają dziewczyny. E, tak, ale. To kobiety zaczynają się emancypować, czy już się emancypują. I to jest taka rewolucja teraz seksualna w ostatniej dekadzie czy, czy, czy kilkunastu latach, że kobiety, no weźmy na przykład 100 lat temu, nasze prababcie czy nasze babcie, raczej były uległe, nie wychylały się, a 100 lat temu w ogóle nauka uważała, że orgaz u kobiety jest czymś, jest zaburzeniem, że to jest rozwiązłość, że. No, tak, to odwróciło się to no, o 180 stopni i jeszcze teraz kobiety się emancypują, przez co osłabiają trochę ego facetów. I to jest częsty problem w gabinecie. Przychodzą silna partnerka, słaby, słaby partner. I teraz, no bo do czego zmierzam, no jednak mężczyźni powinni trochę mieć dystansu, popracować nad tym dystansem, że to, że na przykład partnerka miała jakieś wcześniejsze życie seksualne, żeby jego nie kastrowało, żeby on się czuł z tym dobrze. Teraz to on jest jej jedynym, najfajniejszym, najukochańszym, czy naj, najprzystojniejszym dla niej i już nie myślimy o, o byłych. No a masz właśnie takie jakieś przypadki, że facet... Bardzo cierpi w związku z przeszłością seksualną swojej partnerki? Tak, ale y, wtedy, kiedy y, ona mu to dokładnie opowiedziała. Jest to, to często jest tak, że faceci chcą, chcą znać przeszłość i pytają o to i to jest moja rada. Nie mówcie o przeszłości seksualnej. Oczywiście można powiedzieć, OK, no nie, nie jestem dziewicą, czy, czy nie jestem prawiczkiem, miałem jakieś tam życie seksualne, czy jakiegoś tam partnera, ale nie, w, nie wchodzić w szczegóły, co, jak, gdzie, jaka była częstotliwość, czy jakieś w ogóle cokolwiek, dlatego że to nigdy nie poprawi seksu obecnego, a wręcz odwrotnie to jest zawsze pewien kłopot, a jeszcze jak ktoś jest taki nadwrażliwy, trochę przewrażliwiony, trochę niepewny swojej męskiej roli, to Czasami to jest bardzo duży problem. Powiedz mi, od czego powinniśmy zacząć, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci? W jakim wieku powinno się zacząć rozmawiać o seksie? Yy, I od czego zacząć? W każdym wieku. No bo dziecko zaczyna pytać, jak ma, nie wiem, 3 lata, 4 lata, a skąd się biorą dzieci? No to jest pierwsze pytanie dzieci. No prawda? i co wtedy no, no to co? Nie mówisz, że w kapuście znaleźć. No, no możesz, możesz powiedzieć, w kapuście. <laughs> Albo bocian. No, bocian przy, przy to jasne, jasne. Natomiast e, mówienie do dzieci ich językiem, że e, dzieci się biorą. Z tego, że rodzice no, się kochają. czy no, To musi być język jakby skierowany do dzieci i potem mama rodzi dziecko. Potem, jak już dziecko jest trochę, trochę większe, no to też albo to pyta o siusiaka, prawda? A dlaczego siostra nie ma siusiaka, tylko co ma? Cipkę ma. Tak? Hmm. Już samo to słowo, nie? Ale jest właśnie, takie... no, to a? możemy się posługiwać takim słowem? Jak cipka na przykład? No a jakim? Pipka. pipka, pierożek, pierożek. Co tam jeszcze okay. się wili? myszka. To jest właśnie problem języka polskiego, nie? Dla mnie w cipce nie ma nic złego. Oczywiście pod warunkiem, że to jest wszystko jakby dostosowane do, do, jakby do y, sytuacji, no jak dziecko Ale będzie krzyczeć no w przedszkolu cipka, 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 no cipka, no to To świadczy e, o tym, co tam się w domu dzieje, nie? No, no, Niekoniecznie, nie? Ale to jakby też dziecku Trzeba powiedzieć tak, że pewna intymność Taka intymność, jaka jest między ojcem i mamą To jest Zarezerwowana do Właśnie do tego, że to jest takie nasze Nie okazujemy pewnych No nie ściągamy majtek na przykład W, w przedszkolu czy, w, czy, czy, czy na podwórku Jak ci obcy pan dotyka Albo chce cię pocałować, to to nie jest Właściwy, to to jest zły dotyk To jest wszystko edukacja seksualna Dziecko nie ma wstydu Dziecko bierze świat takim, jaki, y, jaki on jest. I, ale to, a to rodzice nadają wstyd: że Och, to zobacz ten, mm, jak on wygląda. A to puszczalska, a to lafirenda, prawda? A to jest brudny ten seks, i tak dalej. I wtedy takie dziecko rośnie, 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 to się robi później nastolatek czy nastolatka. No i już ma w głowie pełno różnych uprzedzeń w stosunku do seksualności, seksu, te wszystkie, te, że to brudne, że dziewica, że i tak dalej, i tak dalej. To wcale nie znaczy, że z takiego wychowania, Otwart, trochę bardziej otwartego, niż, niż jak mówiłeś, że no z tych świerszczyków gdzieś tam się uczyliśmy, a w rodzinie to nic, e, będzie ktoś zaburzony, wręcz odwrotnie. W gabinecie ja zauważam coś zupełnie odwrotnego. Czyli osoby, które afirmują seks, które w, z tym seksem nie miały problemów, one w, ich seksualność jest bardziej mm, taka naturalna, nie ma, mają mniejsze problemy. Największe problemy są właśnie albo z nadmiernego rygoryzmu. No, albo z takiego w ogóle, że totalnie się nic nie mówiło i gdzieś tam ulica, yy, ulica wychowała. I na przykład jest osoba, która kompletnie nie potrafi o seksie rozmawiać. W ogóle nie ma języka, nie potrafi słów yy, dobrać. No to wtedy jest to, jest to bardzo trudne. Czy ja zauważyłem często, że właśnie, bo ja jestem z wioski, nie? I tam było właśnie tak, ta dziewica tutaj, puszczalska, niepuszczalska. Yy, i, ale też zauważyłem... To już jak byłem w Krakowie, nie? że przyjrzały się takie, takie na studia ułożone dziewczyny, nie? takie właśnie z domu, tym, dobrych kościół, tu wszystko, to takiego. No i jak poszły w miasto, I jak zaczęłały, to ciężko było to wyhamować już. Naturalna reakcja. Czyli frustracja potrzeb, długoletnia frustracja potrzeb, nagle tak, z łańcucha się spuściła i, 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 i w długą. I to jest też, to jest też ciekawe w ogóle y, spostrzeżenie, że ja też zauważam, że. Y, to jest im bardziej ktoś jest świętoszkowaty, taki na zewnątrz, yy, taki czasami no wręcz przesadnie, to w tej głowie tam jest więcej zboczów. Oczywiście, że tak. A to jest zasada, 99%. <grym> tak? Tak. No bo to jest taka trochę reakcja obronna. No to dobra, Czyli to mam pewną frustrację. Zajdę to tak, jak widzimy w, te, w telewizorku, tych wszystkich tam naszych rządzących, rządzić tam, że ręce tam wszyscy, to. Należy już tam może się zapalić światełko, że to tam... może. Może, e, tylko, że ja też odróżniam, na, na ile to jest pewien teatr, czyli y, dla y, jakichś celów politycznych, że ja teraz zdobędę głosy, tak? bo to też tak może być. Natomiast, a na ile to rzeczywiście jest ktoś taki, kto jest skrzywiony w, w tej świętoszkowatości e, i po prostu głosi e, no, wszelką czystość i, e, i tak dalej, i tak dalej, a w głowie i w życiu, bo tamże w głowie, ale w życiu różne, różne się rzeczy dzieją. I historia zna takich. No, mówiłeś zna. właśnie o dyrektorze FBI, Hoover, Hoover, tak? Tak, zespół Hoovera to zespół się nazywa, Hoovera, tak, no ta jednostka. Szef FBI, Edgar Hoover, homofob, Zbierał haki na gejów, szantażował. Przez kilkadziesiąt lat, on tam był wiele lat, przez kilkadziesiąt lat był, to stanowisko miał. A się okazało, że uprawiał seks z mężczyznami, był zdany. No i właśnie seksuologia od niego wzięła nazwę zespołu Hoovera, czyli to jest osoba, która właśnie grzmi publicznie, że, że czystość jest najważniejsza, a w życiu takie rzeczy, że. Pierwszy dyrektor FBI. I najbardziej zasłużony dla seksuologii. Dobra, wróćmy na chwilę do tych dzieci jeszcze, bo mam tutaj pytanie. Yy, czy masturbacja dziecięca to coś złego, czy wręcz przeciwnie? Wręcz przeciwnie. Znaczy, masturba... Dziecko, yy, tak jak powiedziałem, ono nie ma jakiegoś wstydu, jakichś zahamowań i odkrywa swoje ciało. I teraz dziecko zauważa, że na przykład yy, dotykanie się w, yy, w, w genitalia... Yy, powoduje mu przyjemność. No on się będzie dotykał. I nie widzi w tym jakby nic, to jest jakby taki proces odkrywania jak działa ciało. I teraz yy, problem polega Jak pole my mamy zareagować jako rodzice? Odwracać jego uwagę. Czyli nie powinniśmy mówić ojej, co ty robisz? To jest w ogóle straszne. Nie, no, bo wtedy już zasiewamy to, że ten seks, że to już jest coś, 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 coś mhm. złego. Natomiast powinniśmy odwracać jego uwagę. Coś, nie wiem, no, pogadać z nim, zrobić coś, jakby, ale jakby mieć pewną świadomość, że właśnie w ten sposób dziecko jakby, no, eksploruje swoje ciało. Nie jest to nic, że tak powiem, no, coś, co powinno nas martwić. Problem jest wtedy, kiedy dziecko się uwarunkuje na masturbację. Czyli na przykład stale ociera się, czy... no bo dzieci nie wiedzą, że to jest masturbacja, że to jemu jest po prostu przyjemnie. Dziewczynki na przykład nóżki ściskają, albo jakiś róg stołu się ocierają, tego typu. Tego ty... To my powinniśmy łagodnie, delikatnie jakby przewarunkować, czyli właśnie w tym momencie jakoś zająć go czymś. I... Ale to, jeżeli nie będzie jak gdyby naszej uwagi, to to może pójść w stronę takiego uzależnienia się, tak? To znaczy, ja powiem tak, to, to, to nie jest tak, że małe dzieci jakby warunkują się na tą masturbację. To nie jest problem w seksuologii. One w pewnym momencie jakby patrzą, że dotykanie na przykład się rączką, nie wiem, Siusiaka jest przyjemne, Siusiak się powiększa, bo u dzieci wzwody są też u chłopców. Natomiast problemem takim, gdzie już się robi z tego później zagadnienie takie kliniczne, jest wtedy, kiedy już taki nastolatek, już od 12, nawet 11, 12, 13 lat, jak on widzi pornografię. Czyli jak już jakby ingerujemy w jego psychikę i wtedy już odczuwa to pożądanie takie seksualne i się na przykład pacjenci mi mówią, bo skąd ja to wiem? No, pacjent mi mówi, zacząłem się masturbować, jak miałem 11 lat. Filmiki już to mnie tak podniecało i widział, co robi, co tam robią na tych, na tych filmikach, i, i, to, i to jest problem. Czyli co, pornografia jest. Dobra, no, czy... no pornografia nie jest dla dzieci. Od tego, od tego trzeba zacząć. No, a później, już... a później ona, jest, ona jest neutralna, jeśli nie przesadzamy. To jest trochę tak jak nie wiem, z alkoholem. No. Czasami pornografia może coś wnieść do, do naszego życia. Znówno nie, nie, nie bądźmy tacy świętoszkowaci. Natomiast problem się zaczyna wtedy, kiedy pornografia e, zaczyna m, tak ingerować w życie człowieka, że ja mam takich pacjentów, że m, on mówi tak. Chłopak, lat 19, ja wolę się masturbować niż uprawiać seks ze swoją dziewczyną. No to, to już jest problem. Do odwrócenia, ale to już, to już jest problem. Potem e, dziewczyna przy, przychodzi i ma do niego pretensje, albo zdarza się też tak, że ona się czuje zdradzona wręcz. On mówi: No, jaka zdrada! No. Włączyłem sobie porno, a ona uważa, że ją zdradziłem. No przecież. Dwie zupełne różne dwa zupełnie różne widzenia problemu, ale związek się zaczyna sypać. No to wtedy. To, tak. to jak mamy rozmawiać właśnie z tymi nastolatkami, już nie? Ludźmi. W zasadzie już ludźmi, którzy mają zdolności rozrodcze. Mhm. No i tam zaczynają eksperymentować. I no, ojciec na pewno ma trudniej jak ma córkę, mama no ma. się też martwi o syna. Jak w ogóle tutaj no to jakoś tak? Wprowadzić dziś w te życie, nie? W tą, Jakby trzeba w ten, powiedzieć. w ten pierwszy mm -hmm. raz, nie? Trzeba powiedzieć im e, przede wszystkim, jeśli chodzi o pornografię, że to nie jest rzeczywistość, bo zdarza się, e, że taki, no właśnie, 13-14-latek, on myśli, że tak seks wygląda. No a tak seks nie wygląda. No, no. No, nie wygląda. Ja, tak, ja no, na początku no, też tak wszyscy myśleliśmy, że to jest tak. No, prawda? To jeszcze tak jest, te niemieckie no, takie produkcje tam były. No właśnie, Tam to wszystko szło. No dobra, a teraz masz nie? 24 godziny na dobę e, internet. I potem oni przychodzą i taki chłopak mówi tak, no miałem swój pierwszy raz, ale tak, byłem tak spięty, że mi to nie wyszło. Ta partnerka zamiast jęczeć, to on nam powiedziała, że ją boli. I to, no klapa. Nic dobrego. Nic dobrego. A I on Świat mu się przewrócił do góry nogami, poczucie jakiejś, jakiegoś zawstydzenia, niespełnienia, i się wtedy robi nerwica seksualna. I to jakby pierwsza rzecz. I naprawdę, ja rozmawiam z tymi pacjentami i oni niby wiedzą, ale, ale, ale nie do końca, że, że to są przecież. Te sceny są kręcone, nie wiem ileś dni, że oni są na jakichś tabletkach, że to jest reżyserowane. Nie zdają sobie z tego sprawy. I od tego by trzeba było zacząć, że no pornografia jest to pewnego rodzaju. Ona polega na celem pornografii, jest to, żeby podniecić tego widza i żeby on wydał pieniądze, bo to jest biznes miliardowy przecież. A ile tak y średnio trwa stosunek? Powinien trwać naturalnie. W Polsce kilkanaście minut. A w świecie? Czy jakieś, no, są jakieś kraje, nie, gdzie jest to nie, krócej albo dłużej? Dlaczego ja mówię w Polsce? No Dlatego, właśnie. że ja mam głównie pacjentów polskich. Polaków. Zdarzają się też nie Polacy, ale Polacy głównie. No i więc to jakby stąd. Tak jakby, jeżeli rozmawiam z pacjentami, to to, to jest kilkanaście minut, tak dziesięć minut. To jest taka absolutna norma. Czasami 15. Jak ktoś mówi, że seksu uprawiam pół godziny, to jest długo. To jest długo. A znów odwrotnie, w drugą stronę, no... Poniżej dwich, dwóch minut uznajemy, że jest to mm, zaburzenie, które nazywamy przedwczesnym wytryskiem. Jeśli chodzi o mężczyzn, czyli wytrysku mężczyzny, bo orgas u kobiety on może być bardzo szybko, może być wielokrotny i on wcale nie musi kończyć jakby ochoty na, 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 na dalszy stosunek. U mężczyzny raczej wytrysk. No, no to od razu, jak już jesteśmy kończy. przy tych wytryskach, to tam było właśnie pytanie, że tam ktoś miał problem właśnie z tym przedwczesnym wytryskiem, brał leki i w ogóle nic nie pomagało. Z reguły pomaga, bo znów zacznijmy. Przedwczesny wytrysk to jest bardzo częste zaburzenie mężczyzn. Bardzo częste. Co trzeci. To dużo. To dużo. No i ono, to jest też częsty problem w gabinecie. Faceci są sfrustrowani. Jeżeli na przykład po pół minuty on no ma wytrysk i już jakby wzłód, przestaje mieć złód, partnerka jest sfrustrowana, on jest sfrustrowany, rodzi się problem. Natomiast przeczesny wytrysk można leczyć. To jest jedna z najlepszych dysfunkcji seksualnych do leczenia. Leczymy to farmakologicznie. I to ciekawe, bo często podaje się właśnie: no, lekami pierwszego wyboru są leki przeciwdepresyjne. I ciekawe jest to, że w ogóle leki przeciwdepresyjne mają większą skuteczność w leczeniu przedwczesnego wytrysku niż przy leczeniu depresji. Czyli ja mam większe sukcesy podając lek przeciwdepresyjny pacjentowi bez depresji z powodu przedwczesnego wytrysku. W porównaniu, w porównaniu z depresją, więc wysoka jest skuteczność. I też to jest, to, to, to powiem tutaj i, i, i wam, i, i tobie, że jest ogromna taka satysfakcja tego pacjenta, jakiemu mu się poprawia. To jest nie macie pojęcia jak seks, jak się poprawia seks z powodu jakiegoś leczenia czy jakiejś pracy. Jacy ci pacjenci są szczęśliwi. To ludzie z depresją, czy z, nie wiem, ze schizofrenią, z innymi jakimiś chorobami, które, które leczenie nie reagują, takim, takim, takim za zalewaniem szczęścia i Boże, no przecież Pan mi życie uratował, Jezu, Super. I to jest też fajne dla seksologa, że jednak zobaczcie, jakie to jest ważne. Zobaczcie, jak ten człowiek, jak jemu się pomogło, jak on zupełnie inaczej funkcjonuje. A trafiają dzisiaj kobiety też, które mają problem z orgazmem? Tak. Że go nie mają na tak, przykład? Tak, tak. I to wcale nie tak rzadko. Anorgazmia u kobiet jest no, drugim co do częstości problemem seksualnym. Naj, najczęstsze jest obniżenie libido, czyli ochoty na seks, ale kobiety z zaburzeniami orgazmu tak. No i musimy tu jest bardzo szeroki temat, bo musimy zdiagnozować problem, czy to jest problem medyczny, czy jakiś ginekologiczny, czy relacji partnerskiej, jak jest toksyczna relacja partnerska. To są, bardzo, bardzo często u kobiet jest y, zaburzenie orgazmu, albo jeżeli partner jej się nie podoba, albo no, śmierdzi. Nieumyty, no to, to czasami one mówią, wstydzą się mu powiedzieć. No tak? właśnie, ten, to, to, o co chodzi z tym wstydem? Nie? Że no, ja, ja tak no, obserwowałem, no, e, że ludzie no, z sobą nie rozmawiają. No Nie rozmawiają, no. No, dlatego dobrze, że, że, że rozmawiamy my przynajmniej. Tak, no to jest bardzo ważne. No, jeżeli partner na przykład nie, wiem, nie domył się albo chodzi w brudnych <laughs> gaciach, tak, to fajnie jest, on się sam nie domyśli. Więc jeżeli to e, tak działa. E, antyseksualnie na przykład na, na kobietę lub, lub odwrotnie. To warto powiedzieć, wiesz co, kochanie, może lubię ci oglądać w super jakichś tam czystych, fajnych bokserkach albo jakiejś sexy bieliźnie. Fajnie jest to powiedzieć, bo to nam bardzo dużo zmieni, a przecież niewiele, niewiele nas kosztuje. I wtedy są właśnie anorgazmia, różne inne problemy i, i tego typu rzeczy. A jak właśnie rozmawiać z partnerem o seksie, o swoich potrzebach, wyobrażeniach i tak Fajnie jest mm, mówić o swoich oczekiwaniach, bo też trzeba uważać, bo my w seksie jesteśmy czasami wyczuleni na to, żeby nikt nas nie atakował, nikt się z nas nie śmiał. To szczególnie mężczyźni. Jakoś mężczyźni z tym seksem mają taki, no mówię, taki większy problem, jeśli chodzi o, o rozmowę. Kobiety chętni, kobiety mają większe umiejętności, tak mi się wydaje, rozmowy o seksie. Więc fajnie jest mówić o swoich oczekiwaniach, że ja, no właśnie, kochanie, lubię jak ty jesteś. Seks i bieliźnie. Albo lubię coś tam, albo spróbujmy czegoś tam, takiej czy innej pozycji, albo zapraszam Cię na randkę, albo chciałbym, czy chciałabym to i to. Mówienie o swoich oczekiwaniach jest fajne, bo ono jest nieatakujące partnera. I ono jest to, że daje temu partnerowi, aha, to w życiu bym na to nie wpadł, że, że ona tak. Coś takiego. Albo też o tym myślałem, ale się, ale się wstydziłem powiedzieć, że. No właśnie. Więc mówmy o swoich oczekiwaniach. No. no ale jak on tego nie ma w domu i, te, i ta partnerka mówi, no stary, ja tego nie zrobię, albo coś, no to. No dobra, nie, no jeżeli tego nie zrobi, bo znów, w seksie musi być naturalność. Pewno, jeżeli coś jest, nie wiem, nienaturalne, śmieszne, śmieszne czasem się zdarza, że on coś tam chce, żeby ona się przebrała. A ona mówi, no ale no, no, mi się śmiać chce, no. no, no nie, no w nie? No dla mnie no po prostu nie, no i się śmieje no to, no to nie będzie z tego, okej, okay, no może się przebrać, ale nie będzie z tego jakiejś namiętności, nie wiem, jakiegoś tam y, szału. Więc to jest też ważne, żeby pewne rzeczy były po prostu naturalne. Nie da się do czegoś zmusić. Ale y, czasami ludzie mają pewne, no nie wiem, pomysły, fantazje, których nie realizują. Ty tylko dlatego, że po prostu nie wstydzą się albo boją się o tym powiedzieć. Więc my musimy mieć trochę otwartości i nie oceniać, że ojej, jaki to on jest spoczony, nie? Coś mi zaproponował takie rzeczy, no nie, no. Nie, no wyluzować trochę. Jeżeli tak będzie, to to życie seksualne będzie naprawdę wiele lepsze. Tak byśmy mieli poradzić tutaj, nie, tym wszystkim związkom małżeńskim czy nie małżeńskim i tak dalej. Jeżeli chodzi o takie docieranie się w sferze seksualnej, to od czego powinniśmy zacząć? Jakieś są podręczniki, książki, próby? Coś... Podręczniki, książki są. Ja nie, po, nie polecę jakiejś konkretnej. Ja, ja polecę coś takiego, żeby pójść sobie do jakiejś księgarni, wybrać, przejrzeć parę, parę różnych takich książek, podręczników i wybrać sobie to, co, 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 co pasuje. Ja na przykład polecam różne albumy fotograficzne. Taki wpadł mi w ręce album Kamasutry. Piękne zdjęcia, piękne akty mogą pobudzić trochę wyobraźnie niewulgarne, artystyczne. Fajnie jest coś takiego mieć. Na zasadzie, no po prostu, no, można też potem, nie wiem, spróbować, zaproponować coś. Bo to, co jest w seksie najgorsze, no, to jest rutyna. Mhm. Związki, jeżeli trwa taki związek, no, zaczyna się, no to jest zalew. Dopaminy, prawda, ludzie, motyle w, brzuchu. motyle w brzuchu, ale to trwa nie dłużej niż dwa lata. Bo ta dopamina, te te wszystkie neuroprzekaźniki, w mózg się kąpie, to jest trochę jak narkotyk, jak morfina, czyli my tolerancję zdobywamy na to. Czyli trzeba kolejnych bodźców, co róż to no, bardziej takich yy, wysublimowanych, żeby cały czas utrzymać to na tym samym poziomie. To się nie da z tą samą osobą. Więc mamy dwa lata na to, żeby zbudować w tym seksie tak, taką relację, taką harmonię, że jak trochę te motyle opadną, to żeby nadal nas ta partnerka czy ten partner interesował. Związki, które się rozpadają po roku, po półtora roku, tak do dwóch lat, to były związki oparte na seksie. To wygasło i niewiele zostało, szukam dalej. Nie ma wspólnego mianownika. Tak, nie ma wspólnego mianownika, szukam dalej tych doznań. Nie? Ale nie będzie tak, że doznanie będzie trwało całe życie. Nie, nie ma takiej możliwości, bo my, nasz układ nerwowy nie jest tak skonstruowany. No, mamy jakiś taki podręcznik typu instrukcja obsługi kobiety. Wiesz, no, z, z, I mężczyzny. Tak, no, są różne takie podręczniki. Profesor, dotknąć, tak, profesor, gdzie profesor Lew Starowicz napisał parę fajnych podręczników e, właśnie o kobiecie, o mężczyźnie, o zazdrości, różne, różne mm -hmm. inne rzeczy, więc można, można sięgnąć. E, bardzo fajne takie mądre rzeczy. E, natomiast e, taka, taka rada jakby naczelna to jest taka: m, nie dajmy się rutynie. Bo to jest częsta skarga takich pacjentów z kilkuletnim stażem. Przychodzą, coś tam się dzieje, nawet niekoniecznie musi być to problem seksualny, bo mogą przyjść z depresją czy z, czy z czymkolwiek, ale jak wchodzimy na ten temat seksu, to on mówi, no rutyna, to już no, jak brat z siostrą. A, to już Związek tak Tak, to tak mówię. Albo na przykład, no tam 10 minut w tygodniu pod kołdrą. Nie? No, ja mówię, no dobra, no ale czemu 10 minut w tygodniu i pod kołdrą? No ale to przecież wy decydujecie, czy ma być pod. a może zróbcie coś innego, prawda? To nie jest, że teraz ja mam coś mówić, co ma robić para. Natomiast, natomiast rzeczywiście ta rutyna to jest taki killer seksu. E, ale jeżeli z nią zaczynamy walczyć, nie wiem, gdzieś ktoś, jakąś randkę romantyczną. Zaproponuje gdzieś wyjadą, coś, 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 coś wprowadzą, no to, no to why not. To, to zawsze jest to dobre dla seksu. Ja tutaj chciałem naszym widzom polecić książki, które ja sam sobie gdzieś tam trafiłem. Pierwsza to jest wielka księga Cipek. Tak. Bardzo dobra. Bez, mhm. bez, dla, dzieciaków. dla dzieciaków, wielka księga Siusiaków. To jakby ktoś tam. Wiesz co ja z, zrobię później. Widać? Mhm. Tu jest jedna. To jest druga. To są bardzo fajne książki dla, yy, dla dzieciaków. Yy, objaśniające. Bez tabu. Bez tabu, yy, w taki normalny sposób mówiące o genitaliach, o, o fizjologii, yy, o, nie wiem, o wzwodzie Ale też jest troszeczkę z, historii, z jak historii, jak to dawniej postrzegano tak, właśnie na tak, Siusiaka, tak, tak. Yy, pipkę i tak dalej. Tak. Nie? I to na pewno zainteresowanie, myślę, takie dzieci Kiedyś, jak tak. słuchamy... Yy, Profesora Sterowicza odnośnie zdrady, to mówi, że zdrada uratowała nie jeden związek. Bywa. Że to jest takie. Bywa. Zdobycie kogoś, zdradzenie, żeby się jak gdyby podładować, dowartościować, że jestem jeszcze atrakcyjny. Bywa, chociaż, chociaż to jest taka terapia wstrząsowa, powiedziałbym. Nie, 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 nie zachęcam, ale bywa tak, że ktoś rzeczywiście o sobie pomyśli, że jestem atrakcyjny, że jeszcze chce mnie ktoś jeszcze inny i więc moje ego się podbuduje. Bywa też, że związek się naprawia. Bywa to. No bo szukają. Przyczyny, dlaczego? No, rutyna na przykład. A no dobra, zależy na przykład jej czy jemu na, na tej drugiej osobie, która zdradziła e, i, mm, i poprawiają, pracują nad sobą. I zrozumiał, że nie, no ja nie chcę, nie chcę, nie chcę odejść, tylko że potrzebna jest duża praca. Po zdradzie, żeby, żeby i jedna i druga strona musi wykonać dużą pracę, czyli, bo jeżeli ktoś zdradził, no i zdradza drugi raz i trzeci i piąty, no to, nie, no to nie będzie super. Chyba, że jest związek otwarty i gdzieś tam jest pełne przyzwolenie na tego typu, to się zdarza. Jakby nie moja w tym rola, żeby oceniać jako, jako lekarza, natomiast najczęściej nie ma takiego przyzwolenia na związki otwarte. No i wtedy druga, trzecia, czwarta zdrada, no to już ten związek jakby zakopie i już, już po związku. Natomiast jeżeli jest to takie, że okej, okay, no, przyznaję się, żałuje głęboka skrucha i pracujemy to zarówno ta osoba, która zdradziła, ona musi właśnie wy wykazać, że już, już więcej nie będzie tego robić, ale dużą pracę musi wykonać ta zdradzona, żeby też wybaczyć. Bo później zdarza się tak, że ta osoba zdradzona staje się takim oprawcą w tym związku. O tym je zdradziłeś, a tym je zdradziłeś, a tym je zdradziłeś. Machaka. I to trwa latami i to wtedy się też rozsypie. Ja zawsze mówię teraz pani rola, czy pana rola, żeby już dać spokój z tym. Już zdradził, i teraz trzeba sobie to jakoś ułożyć, a nie strzelać jak z karabinu, no bo zastrzelisz w końcu. Ciekawe. I to jest cięż, ciężka sprawa. Yy, jakbyśmy wrócili na chwilę do młodzieży, to jaki jest taki wiek dobry do takiej pierwszej inicjacji seksualnej? Nie ma granicy górnej. Tak. Natomiast nie ma się coś spieszyć i to też ja y, mówię młodym, młodym ludziom, że y, wtedy należy podjąć życie seksualne, ten swój pierwszy raz, kiedy czek jest gotowy y, i kiedy ta druga osoba. Coś dla niego znaczy, bo, bo wtedy to najlepiej rokuje na przyszłość. Bo inicjacja seksualna to jest krok milowy w naszym rozwoju psychoseksualnym. Zawsze ją będziemy pamiętać i nieudana inicjacja seksualna albo inicjacja seksualna taka rozczarowująca z byle kim, czasami ciąży przez całe życie. Albo przez to, że jest presja, Albo przez presja tak. kolegów i koleżanek, że, tak. że już tam wszyscy są po, a ty jeszcze się tak. czekasz. No, no to wtedy gdzieś tam na imprezie byle, byle już było to, było, to za, było za, ale to. wtedy się okazuje, że jest jeszcze gorzej. Tak? Więc nie ma się co spieszyć. Natomiast w Polsce mniej więcej 18 z kawałkiem. To jest średnia. Tak? Natomiast, no nie wiem, ktoś ma 25 lat i ma inicjację seksualną, no, no okej, okay, jeżeli ktoś ma 40 lat, ja miałem pacjenta, miał jakieś tam problemy ze sobą i tak dalej, no i, i, i przyszedł i mówi, wie pan, ja pierwszy raz miałem seks partnerski, na 40 lat mam i był zawstydzony. No, ale dlaczego był zawstydzony? Nie ma powodów. No, to jest jego, jego życie i być może wszyscy jego koledzy czy tam mieli wcześniej, ale, ale trzeba się czuć z tym, tym dobrze. Więc to jest ważna decyzja dla naszego życia, bo to jest tak, no, zawsze to będzie w nas, prawda? I ona będzie rzutowała później na, na naszą seksualność. Jeżeli jest przemocowa, na przykład ktoś został przymuszony do tego. Poszedł chłopak na randkę, dziewczyna, ok, no ale, ale nie chce, nie chce, a on ją tak no, przymusił i, i wręcz może to było na granicy gwałtu. I ona mówi, no, no ja się w końcu zgodziłam, tak? To nie było tak, że on mnie wziął jakąś tam no, siłą, ale ja się tak zgodziłam, ale po tym wszystkim ja się czuję fatalnie. Że ja się zgodziłam, ale ja nie powinnam się zgodzić. I czuję się zgwałcona, mimo że, mimo, że tak naprawdę on mnie nie zgwałcił, bo ja, bo, bo, ale ona, ona się tak czuje. I to są takie rzeczy rzeczywiście, które w gabinecie później, po latach z różnych powodów z powodu różnych depresji, nerwic pacjenci, pacjenci mówią. Więc jakby szanujmy nasze życie i naprawdę niech to będzie przemyślane, a nie dlatego, że kolega, że koleżanka. Mnie to zastanawia zawsze, no bo tak trochę jest, że nie wiem, to. Te zdolności rozrodcze u człowieka są już tam powiedzmy 12, 13, 14 lat. Nie? Jakby żyjemy w takiej kulturze, że no to jest, że jesteśmy dzieciakami, ale z, z, biologi z biologicznego punktu widzenia to już mamy te zdolności rozrodcze. Nie? Jak to było na przykład nie wiem, dawniej, nie? że to już przecież taki dwunastolatka z latkiem czy dwunastolatkiem też mog mogą już mieć dzieci. No mogą. No Biologicznie I, no i... I, i też tak obserwując na przykład te ludy takie yy, tam gdzieś tam w Amazonii, czy gdzieś, no bo oni tak mają, nie? I teraz, jak mm. tak, tak na chłodno sobie to oglądam, nie? No to taki powiedzmy 12-13 lat, już ma dzieciaka i jego ojciec jest 10-12 lat starszy od niego, czyli ma gdzieś tam 25. I teraz, jak sobie przypomnę, jak, miałem tak, jak byłem takim młodym gościem, nie? Że miałem tam 20, to ja się. Szybciej się regenerowałem, nie? szybciej znosiłem te obciążenia treningowe, byłem w stanie od razu tam jakimś tam dobrym, nie wiem, zrobić dwa treningi dziennie, być zregenerowanym i tak dalej. Nie? I tak jak bym patrzył teraz, jak, bo teraz mam dzieci, to już tak tego nie znoszę, nie tak, przespane noce i tak dalej. I nie wiem, czy to czasami nie byłoby zdrowsze, nie? naturalne, takie, że w wieku 30 lat czy 35 byłbyś już dziadkiem. Tak, tylko że kiedyś średnia życia człowieka była 40 tam lat. Czyli już byśmy by nie żyli. Jakbyś, już byś był starcem, i, i ja jeszcze większym. No więc to bierzmy pod uwagę. Później, jak była społeczność i oni mieli dzieci, to była rada starszych, to była jakby plemienność. Czyli to nie jest tak, że tylko ta dwunastolatka miała pełnie praw nad tym dzieckiem, czyli niejako ta społeczność ją wyręczała w tym. Prawda? Teraz no, jest odwrotnie, więc jakby ta obyczajowość nam się na tyle zmieniła, że no teraz dwunastolatka co ona zrobi? Nic. Prawda? Społeczność jest zupełnie rozluźniona. Ludzie żyją dwa razy dłużej. Więc pewnie stąd to wszystko jakby się. Ale jest pewna grupa, która została przy tych. Nie, to nie wiem, czy wiesz, że u cykanów tak jest że oni... Ba Dziewczyny w bardzo młodym wieku już tak. wychodzą za mąż, mają dzieci. Tak, i to jest ich kultura, tak. to jest ich kultura, aczkolwiek no, jednak ograniczenie prawne w Polsce jest takie, że poniżej 15 roku życia seks yy, jest przestępstwem, czyli ta osoba starsza no, popełnia przestępstwo. Więc no, to każda kultura musi yy, to yy, uszanować, ale rzeczywiście są pewne kultury, gdzie, gdzie ta młodość jest tutaj dominuje. Z drugiej strony, jak pójdziemy znów w drugą stronę, bo teraz mamy taką tendencję, jakby opóźniania macierzyństwa, nie? no to to też nie jest do końca dobre, no bo wtedy jest więcej wad genetycznych, y, więcej y, no, chorób, prawda? To, 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 więc, więc to też nie ma co czekać to na. Są kobiety. Na... Nowoczesne, nie? To... Dobrze, i one mają prawo być nowoczesne i mówię, natomiast jakby populacyjnie, dla populacji to nie jest też korzystne, jakby takie, takie późne macierzyństwo totalnie tam na przykład po 40, co teraz jest, nie robi to wrażenia na nas. A 100 lat temu kobieta no, 40-letnia to już... to już byłaby dawno starku. 100 lat temu dawno, też nie? było jakieś Prawda? wydarzenie, Że ktoś no. miał... Więc e, zobaczcie, jak to się wszystko zmienia. Ta nasza obyczajowość jednak e, w ciągu 100 lat. no bardzo się zmieniła. Toż tak samo jak przecież ludzie teraz oczekują od seksu przyjemności, a kiedyś jednak związek małżeński był pewnym kontraktem. Przyjemność była. W niektórych religiach dalej jest. Nie? No jest. I, to jest. I to jest powodem chyba wielu nieszczęśliwych małżeń. To prawda, i to jest powodem wielu wizyt u mnie w gabinecie również. I, ale no, jest taka rzeczywistość, jaka jest, ja jej, ja jej nie zmienię. Natomiast, a to nie było tak, że kiedyś ludzie nie, nie szukali przyjemności. Nie, nie, szukali, tylko oni szukali poza małżeństwem. No, były domy rozpusty, były kochanki, nałożnice, przecież wszelkiego rodzaju to, to, to jest od zarania dzieju, więc to wszystko było. Tylko to było poza małżeństwem. Małżeństwo było kontraktem. Dzieci były z prawego łoża, z nieprawego łoża, a jak chcesz przyjemności, to no cudownie byłoby, gdyby kobieta, żona dawała tę przyjemność, ale właśnie orgas u żony był uznawany za, e, za zaburzenie. No. Mam podręcznik seksuologii sprzed 100 lat w domu. I tak sobie czytam czasami, bo to jest taka ciekawa historia medycyny, i to jest aż się wierzyć nie chce. To jest czasami komediowe, bo na przykład padają takie słowa rozpustnicy, zbereźnicy. No to teraz w ogóle w, w literaturze fachowej, medycznej, no nie posługujemy się takim zbereźnicy. I, I ten zbereźnik coś tam było i tam tłumaczy profesor, no uznany wtedy seksuolog wiedeński, no ale, ale właśnie, właśnie tego typu taka różnica, jak widzę, że no w ogóle to jest wiedza no onanizm, już nie mówię, że się nie mówi onańsko-masturbacja, ale onanizm Onanista. jest źródłem chorób, onaniści cierpią na przedwczesne starzenie, na neurozy, na różne inne rzeczy, no, no nie, no jednak nauka zweryfikowała, że, że masturbacja jest stanem neutralnym, pewną normą na przykład rozwojową, oczywiście pod warunkiem, że nie, nie mówimy o uzależnieniu od masturbacji, ale to jest zupełnie co innego, zupełnie inny problem. To jest ciekawe. Tak? Skąd to się wszystko w ogóle wzięło? Nie? Że, że ten seks jest takim tabu w ogóle, i nie można o tym rozmawiać, albo tam trzeba przemilczeć pewne rzeczy. Przynajmniej u mnie tak było, nie? Jak no, i w moim wiesz, otoczeniu, i środowisku, z którego tam się wywodzę, dorastałem. Nie? Wiesz, no, w większości nadal tak jest. No bo się trochę wstydzimy tego seksu. No. Nie mamy słownictwa. E, albo właśnie ta obyczajowość jest taka dosyć. Ale niesprawiedliwa, jak powiedziałeś na początku, że kobieta powinna być dziewicą, a facet dobrze, żeby się wyszalał. No zaraz, zaraz. No, no. Znaczy, ja a to że później właśnie to wszystko gdyby na, napędzało ten. A może odwrotnie zróbmy. Facet powinien być prawdziczkiem, a kobieta niech się wyszaleje. Nie, Idź, idzie, idziemy, nie mieści w... nam się to na razie w głowie, Idziemy w tą nie? stronę, mi się nie? wydaje. No, przesuwamy się tak. w tą stronę. Nie? Przesuwamy się w tą stronę i faceci cierpią z powodu właśnie. Go dopytują się y, swoich partnerek o, o byłych, y, porównują się i to nie służy. Nie służy w życiu. A mam tutaj takie pytanie o różnice w normach seksualnych w zależności od rasy i regionu kontynentu. Najciekawsze. Hmm. Eee, no, normy seksualne buduje nam obyczajowość. Eee, I są na przykład kultury, gdzie to skrajnie na przykład liberalne, no bywają jakieś. Eee, są kultury no na przykład ortodoksyjni Żydzi. To jest pewna, pewna norma bardzo, bardzo ortodoksyjna. No ja myślę, że ortodoksyjni katolicy również mają taką bardzo, bardzo sztywną normę, że seks służy jedynie prokreacji i, i seks pozamałżeński, seks w prezerwatywie jest na przykład grzechem. Mają prawo tak myśleć i nic mi do tego jako lekarzowi. Nic mi do tego. Natomiast to nie jest zaburzenie. Mnie interesuje problem pomocy ludziom, czyli problem leczenia zaburzeń. To jest mój job. I teraz, jeżeli ktoś mi powie, że seks, że zdrada jest zaburzeniem, no nie jest zaburzeniem. Seks pozamałżeński nie jest zaburzeniem. Seks w prezerwatywie nie jest zaburzeniem, więc nic mi do tego. To, co ja mogę, no to ewentualnie jakoś pracować nad tym, żeby pewne rzeczy zaakceptować, no przychodzi młody człowiek, no, ma nie wiem, 16-18 lat i mówi, ja się masturbuję i to jest straszne i to jest zaburzenie i ja jestem zboczony. I ja, no nie. Moją rolą jest to, żeby troszeczkę złagodzić ten jego niepokój, że są naprawdę większe mm, straszności na świecie niż to, że czasami się podnieci i, i się będzie masturbował. Oczywiście. Wracam do tego, pod warunkiem, że nie będzie tego robił sześć razy dziennie, codziennie i że tylko ta masturbacja zostanie, a już się przestanie interesować. To seksem, taki prosty partnerstw. tip, dla, jak mamy tutaj takich masturbatorów, to tak jak w, w przypadku dzieci mówisz, żeby odwrócić uwagę trochę? Tak, przy, w przypadku małych dzieci, małych hmm. dzieci. Odwrócić, bo jak już jest taki... Nie sobie 12... o takim właśnie stanie... Nie, to pogadać z nim. To pogadać z nim i powiedzieć, że, że okej, okay, no jest masturbacja z pewną normą, ale trzeba z tym uważać. To, to co jest naj, takie od tego się zaczyna, to jeżeli się młody człowiek masturbuje, żeby się wyluzować, przyszedł zdenerwowany, spięty, ze szkoły, coś tam się stało i on chce teraz poczuć, y, 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 poczuć się lepiej, y, obniżyć swoje napięcie i odpala sobie jakiś film pornograficzny, masturbuje się, przeżywa orgazm jemu jest lepiej. To też czerwona lampka i to trzeba powiedzieć, że może zrób co innego, może nie, pograć coś, wyjdź y, na dwór, no, nie wiem czy teraz y, młodzi ludzie wychodzą na dwór, my wychodziliśmy. Wychodzą w sieci. Y, Okej, okay, no wyjdź na dwór, tak, pójść na basen, czyli jakby y, obni obniżaj swoje napięcie w inny sposób. A niekoniecznie masturbacją, bo od tego się zaczyna. Więc, więc, jakby rozmowa z młodym człowiekiem w ten sposób, ona sprawi, że ten młody człowiek, on, nie be, on, on będzie pozytywnie nastawiony do tego rodzica czy do tego kogoś, kto mu tak powie. Bo my nie będzie. Bo to, czego powinniśmy unikać, to karcenia ludzi za zachowania seksualne i mówienia, że to jest złe, że ojej, ty się masturbujesz, straszne rzeczy. No bo on wtedy, on to weźmie, że tak jest, rzeczywiście, jestem zboczony. I wtedy już się zamówię, zasiewa się ziarno nerwicy na całe życie. A do jakiego wieku można uprawiać seks? A do śmierci. Naprawdę. No, Przychodzą do mnie, to jest fajne, wiesz? Przychodzą do mnie na przykład mężczyźni 80 plus. I on mówi tak. I on mówi tak, wie pan co? To są do, przecież doświadczenia, wie pan. I on się mniej wstydzą nawet i mówi pan, no ja już tak tego, ale tam już ta trochę hydraulika mi siadła, wie pan, jestem po zawale i tak dalej, niech pan coś tam zrobi. Super. No ja mówię, ba, i, i co? Jest bardzo, bardzo... E, to są fajne wizyty. No, ale bo to oczywiście robimy mu diagnostykę, mhm. tak? no bo poziom testosteronu trzeba sprawdzić, jak to wszystko wygląda, czy prostata, tak? Zupełnie inna ta diagnostyka niż u dziewiętnastolatka, bo dziewiętnastolatek to głównie jakby nerwica i głównie psychę, a taki mężczyzna lat 86, no to trzeba sprawdzić, jaki on ma cholesterol, testosteron, prostatę i tak dalej, i tak dalej. I poprawia mu się ten seks, zapisując... Również leki proerekcyjne, i on potem przychodzi i mówi, no, lepiej jest, lepiej. To no oni znajdują partnerki. No ma swój jakąś tam. Albo na przykład jest wdowcem, no i poszedł na spotkanie seniorów i jakaś tam pani przesympatyczna się przysiadła. No i, no i, no i bardzo dobrze, no i co on ma to? Siedzieć u lekarza ze słoikiem moczu. No nie, no lepiej niech, lepiej niech sobie, lepiej niech sobie właśnie w ten sposób żyje dalej. Bardzo fajne to są, ja lubię te, te, takie wizyty, właśnie takich, takich dojrzałych, starszych mężczyzn, gdzie, gdzie jeszcze coś tam możemy pomóc. A, A jeszcze skorygować leki, też bywają. No kobiety znów mają inne problemy. Menopauzalne, jakieś suchość pochwy, wypadanie narządu rodnego. No to już są takie rzeczy, które są związane no, z ginekologią. Trzeba. Odesłać czasami odsyłam do ginekologa, bo jako psychiatra nie czuję się kompetentny w wielu takich rzeczach. Ale jeżeli to się wszystko poprawi, na przykład kobieta przychodzi, pacjentka i mówi, no, już, 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 już jest lepiej. I ona też się cieszy. Wiesz, jakie to są fajne, 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 fajne historie. Tyle w tej części. Moim i waszym gościem dzisiaj był Maciej Klimarczyk, psychiatra seksuolog. Widzimy się w następnej części, w której porozmawiamy o transpłciowości. Dziękuję bardzo. Dzięki.